Jutro gala boksu, walka wieczoru, Matyja Sęk. Zgodzisz się ze mną, że to będzie być albo nie być dla jednego lub drugiego? Sam nie mogę doczekać się, no strasznie interesuje mnie też pięściarstwo. Nawet ze względu tego fight cardu, który ustaliliśmy tutaj razem wspólnie. Ze względów na to, że właśnie tak jak powiedziałeś, być albo nie być, nie ma już oszukiwania, łapanie zawodników z Czech, Bułgarii, Rumunii i tak dalej. Zawodnicy muszą się, tym bardziej tacy jak Matyja czy Sęk, Stępień, którzy mają duże doświadczenie amatorskie, mierzyć są. Właśnie to mi się też podoba w MMA, że oni nie patrzą na zera, nie patrzą kto ile ma walk, tylko jeden, po prostu oddają jeden, dobre walki i porywają publiczność. Do kibicowania, do przyjazdu. Nieważne, czy boksuje w Polsce, czy za granicą. Ludzie kochają go za to, że walczy i ma serce do walki. Jestem za tym, żeby w tym właśnie iść też w boksie. A tym, którym się to nie podoba, to niech dalej szukają Rumunów, Czechów, tych wszystkich jakichś takich, powiedzmy, nabijaczy, ale no, mnie już to znudziło. Przez 13 lat wolę sport i w tym kierunku chciałbym iść. Muszę zapytać o Michała Cieślaka, bo ja w końcu nie wiem, tak naprawdę, szczerze, nie wiem, co się z nim dzieje. Wiem, że jest kontuzja, kiedy wraca. Zwracam się do promotora, bo tak naprawdę z każdym, z kim rozmawiam, to mnie albo zbywa, albo mówi nie wiem, nie wiadomo. Więc jak jest? Ciężko jest z Michałem, tyle powiem. Ciężko to znaczy? To znaczy, że ciężko. No, Michał jest fajny chłop, ale sam musi odpowiedzieć sobie na pytanie, co chce w życiu robić. Jaka była reakcja, jak dowiedziałeś się, że złamał rękę? Tam jest podobne jakieś przemieszczenie, z tego co mi wiadomo. Reakcja chyba nie była za ciekawa. No nie, no, tak jak mówię, tak jak się dowiedziałem, jak został zapany na dopingu, tak samo i ta sytuacja mnie powaliła na kolana, ze względu, że na Michała się liczyło bardzo, teraz troszeczkę się liczy, mam nadzieję, że zrozumie to, co może stracić, bo to jest jego kariera, jego życie i każdy jest panem swojego losu. Dobra, ale mówiłeś, że wcześniej mocno inwestowałeś i mocno wierzyłeś w Cieślaka, dzisiaj to się zmieniło? Nie wierzymy, to nie tylko, że ja inwestowałem, bo przy Michale Cieślaku naprawdę są fajni ludzie, którzy wierzą w jego potencjał, no ale... Tak jak powiedziałem, każdy jest panem swojego losu i Michał musi zrozumieć, że już nie ma 18 lat, tylko 28 i musi wziąć się do roboty. A jak jeszcze raz taki jakiś się coś tam stanie mu nieprzyjemnego, to pewnie na amen wystraszy wszystkich inwestorów, promotorów, ludzi dobrej woli. Dobra, Tomek, ja ci dziękuję za rozmowę i co, dobrego sportowego weekendu życzę. Ja nie dziękuję, żeby mnie zapeczyć, bo wiadomo, wszystko się dzieje pod chmurką. Kocham Międzyzdroje, ale zawsze mnie doprowadza, powiedzmy, taka niepewność odnośnie prognozy pogody, ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok i walki będą przede wszystkim ciekawe. Dzięki wielkie. Dzięki.